dostojni goście, szanowni absolwenci, drodzy uczniowie i rodzice. Nasza szkoła przeżywa niezwykły dzień jubileusz stulecia szkoły i gminne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość ta zgromadziła lokalne władze, kilka pokoleń nauczycieli, pracowników, absolwentów i uczniów. Mam zaszczyt powitać znakomitych gości. Gospodarza gminy Wątnów, wójta Jacka Olczyka. Witam radne powiatowe, panią Alinę Kłak i panią Joannę Kacarę. Witam radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Andrzeja Kowisa. Witam naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Promocji, pana Zenona Kołodzieja. Witam prezesa oddziału ZNP w Bieluniu, pana Andrzeja Jaśmieca. Witam dyrektorów i wicedyrektorów Zespołu Szkół Samorządowych z Gminy Wątnów, z Cieszyn, panią Bożeną Kietos i Annę Żarnowską. Pomnowa panią Dorotę Hanas i Marię Kraczów z Poczta Mika Dorotę. Witam dyrektora Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieńcu, panią Magdalenę Pieczak z Pocztą Sztandarową. Witam dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzyniewach, panią Jolantę Pięcik i panią Gardę Uproczka z Pocztą Sztandarową. Witam dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, panią Krystynę Smugowską. Witam księdza Romana Szkopa. Witam księdza Tadeusza Klimowicza. Witam radnych gminy Wątnów. Witam członka zarządu wojewódzkiego OSP w Łodzi, a zarazem komendanta gminnego OSP w Wątnowie, druga Grzegorza Pieczyńskiego. Witam prezesa zarządu gminnego OSP w Wątnowie, druga Jana Salomona, wraz z zarządem i pocztami szkatowymi. OSP w Wieńcu, Ciecznikach, Kremieniu, Kamionce, Kluskach, Popowicach, Wątnowie, Załęczu Małym i Załęczu Wielkim. Witam przewodniczącą Gminnego Związku Rolników, kółek i organizacji rolniczych w Wątnowie, panią Danutę Plewę wraz z kołami gospodyń wiejskich. Witam panią Krystynę Militę, dyrektora ośrodka szkoleniowego wypoczynkowego ZKP Nadwarciański Grób w Załęczu Wielkim. Witam sekretarza gminy Wątnów, panią Beatę Marciak. I skarbnika gminy panią Aleksandrę Kasprzak. Kierownika KOPS-u panią Annę Przydacz. Oraz pozostałych pracowników Urzędu Gminy. Witam z optysku z okręgu naszej szkoły. Z Grabowej, z Kruzek, z Kałuż, Załęcza Małego i Załęcza Wielkiego. Witam Radę Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych imienia Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym. Witam delegację Zespołu Folklorystycznego z Popowic. Witam Młodzieżową Orkiestrę Delta Chopniki wraz z kapelmistrzem panem Bogdanem Krzakiem. Witam członków Komitetu Budowy Szkoły. Witam byłego wójta pana Edwarda Kietosa i pana Grzegorza Skłodowskiego.
Jubileusz szkoły to okazja do wspomnień, tym bardziej, że jest połączona z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. To okazja do sięgania w przeszłość, przywoływania w pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. W ciągu 100 lat, a nawet niektóre wzmianki wskazują, że 105 lat, szkoła w Zamęczu Małym na stałe wpisała się w historię naszego regionu. Jej losy są ściśle powiązane z dziejami Polski. Dlatego dzisiaj, chcąc oddać hołd ludziom, którzy walczyli o niepodległość Polski i wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania szkoły i oświaty w Zamęczu Małym, dedykujemy widowisko Tak to się zaczęło. Serdecznie zapraszam do wspólnych wspomnień minionych 100 lat.
1795 Polska stała istnieć, ale wciąż trwał naród, który będzie walczyć do ostatniej kropli krwi, by odzyskać samowładność. Już w 1830 za broń chwytają młodzi spiskowcy. Warszawa walczy. Wkrótce przyłączają się do nich inni. Mimo bohaterstwa żołnierzy, powstanie listopadowe upadło. Nadszedł czas dotkliwym prześladowań. Tysiące Polaków zesłano na Syberię. Już pod oknami rozkwitł.
przyczynę wielkich ogarnia naród. Domacz Polaków rozwijają do słowa cichej modlitwy. Boże, daj nam wytrwałość, wspomóż nasze siły. Niech jedność, zgoda stale wśród nas gości. Daj, by nasze pragnienia się spełniły. Ty rządź z nami, Boże, z wysokości. Niech nasza Polska wśród narodów stanie, dzielna i mądra, jednością złączona. O to Cię prosi z głębi duszy, Panie. Ojcowskie wyciągnij ku nam ramiona. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Polacy rozpoczynają bój o odzyskanie niepodległości. Kolejne zrywy powstańcze. Powstanie krakowskie, powstanie styczniowe to czas nadziei, ale i zwątpienia. Zwycięstwo, klęska. Ale trzeba walczyć, trzeba wierzyć. Jeśli śnisz, by otrunąć jak najdalej.
pięknie umiera. Kto pięknie żyje. Mieszkańcy ziemi zaleczańskiej także stają gotowi. Bohatersko bronią się pod Pruskami. Coraz więcej wdów, samotnych matek, wyczekujących powrotu kochanych synów, dzieci też tęskniących do ojców. Yeah.
wyznawcy po raz kolejny z męstwem bronią każdego kawałka swojej ziemi. Ofiarność i odwaga to ówczesna postawa. Thank you.
Józefowa, inicjator budowy domu ludowego. Społeczeństwo z własnej inicjatywy opodatkowało się na rzecz budowy na kwotę 100 zł, co stanowiło przeciętną wartość jednej krony. Prace postępowały szybko. Przewodniczący budowy szkoły Paweł Byrek. Kroniki szkolnej. 4 grudnia 1932 roku w obecności przedstawicieli duchowieństwa, dozoru szkolnego, rodziców wsi Załęcza Małego, Troni, Cieśli, Glinów, Bukowców, nauczycieli zaproszonych gości nastąpiło uroczyste poświęcenie domu ludowego przeznaczonego na szkołę, a wybudowanego przez mieszkańców. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz Feliks Poraj-Kobielski, proboszcz parafii Warzywiej. Z kroniki szkolnej 11 listopada 1933 roku w 15. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości dla udokumentowania potęgi państwa i uwiecznienia tego dnia dla przyszłego pokolenia nazwano drogę przy szkole wysadzoną drzewkami przez uczniów 11 listopada. Zebrani 15 maja 1935 roku
wysłuchali orędzia pana prezydenta. Oddali hołd zmarłemu wodzowi narodu. Przyrzekł wiernie służyć ojczyźnie w myśl ideologii marszałka Józefa Piłsudskiego. Zobaczcie,
rozpoczął się czas walki z komunistycznym reżimem. Thank you.
nie pełzają w ziemi. W 1978 roku arcybiskup Krakowa, kardynał Karol Wojtyła, został wybrany papieżem, przyjmując imię Jan Paweł II. Papież Polak stał się autorytetem moralnym. To on dał Polakom siłę, by pokonać komunistyczną władzę. Dlatego to widzę w ciebie, ostatni dniu.
W tym samym roku kończy się budowa nowej szkoły w Zielonej. Patronem szkoły może być tylko on, papież nadziei, Jan Paweł II wiek. Dyrektor Sławomir Cieśla wdziela ten pomysł w życie. Szkoła staje się piękna, radosna, przyjazna i skuteczna. Thank you.
każdej społeczności przechodzi czas na zmianę. Rodzą się obawy przed tym, co nie znamy. Ważne jest, aby w tej drodze zawsze podążali z nami ludzie, na których możemy polegać. Taką osobą z pewnością jest pani dyrektor Elżbieta Krzemielska, którą zapraszamy na scenę.